początek chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszę, że jest nas nieco więcej niż w ubiegłym tygodniu, także na tych porannych mszach. To już taki znak, że rzeczywiście trudno nam jest siedzieć w domach cały czas w zamknięciu, że potrzebujemy tego wyjścia, ale także potrzebujemy żywego kontaktu właśnie z Chrystusem, już nie tylko takiego wirtualnego, chociaż oczywiście On jest i Pan Jezus także działał przez łącza internetowe, przez telewizję, ale to nie jest to samo, co bycie tutaj we wspólnocie Kościoła razem, kiedy możemy właśnie wsłuchiwać się w Jego głos i już fizycznie przyjąć Jego ciało, nie w postaci komunii duchowej, ale w postaci właśnie fizycznego Jego ciała, które jest pokarmem na nasze życie. Moi drodzy, dzisiaj Ewangelia dobrze znana, motyw owieczki się pojawia. Jezus posługiwał się tymi takimi oczywistymi przypowieściami, obrazami po to, aby one były łatwiej przyswajalne i zrozumiane. A więc co robi owieczka? No nam trudniej pewnie sobie wyobrazić, niektórzy być może nie widzieli w życiu nigdy na własne oczy owieczki, no ale możemy sobie powiedzieć, że owieczka rzeczywiście no, siedzi sobie w zagrodzie, tam spędza sporo czasu, ale oczywiście to jej nie wystarczy, że tam jest bezpieczna, bo owieczka chce też wyjść, zrobić jakąś aktywność, a jeszcze lepiej czeka na to, aby ktoś ją wyprowadził na pastwisko, aby tam na pastwisku mogła się wspaniale najeść, a więc super dużo trawy, prawda, spotkać się z innymi owieczkami, może coś tam pogadać, czegoś się nauczyć, no i takie różne rzeczy ta owieczka sobie może zrobić już na tym pastwisku. Każdy z nas jest taką owieczką, prawda? No, mówi się, że ksiądz to pasterz, ale też jestem owieczką. Na mszy dla dzieci miałem nawet taką perukę owieczki, przebierałem się za owieczkę. No właśnie, każdy z nas ma jakąś swoją owczarnię, to bezpieczeństwo, dom, prawda? Taki czas, taki dobry czas, ale wiemy, że też potrzebujemy aktywności, potrzebujemy wyjść, jak każda owieczka, potrzebujemy wychodzić, prawda? Coś robić, a więc potrzebujemy pracować, spotykać się z znajomymi, jakieś aktywności, rozwijać swoje talenty, pasje, oglądać telewizor. Chcemy wychodzić jak owieczka. No właśnie, i teraz zobaczmy, że kto może taką owieczkę wyprowadzać? Kto owieczkę może wyprowadzać? Są dwie grupy, o których wspomina dzisiaj Jezus w Ewangelii. Pierwsza osoba to jest ta osoba, która wchodzi przez bramę, wchodzi do owieczki przez bramę, do tej owczarni, słucha i taka owieczka do tej osoby no, podchodzi z takim dobrym podejściem, ona słucha tej osoby, ponieważ ta osoba zna tą owieczkę po imieniu, w efekcie no, taka owieczka jest zadowolona. Wypas, wspaniała trawka, radość, zadowolenie. Co to za osoba? To oczywiście dobry pasterz. Dobry pasterz. Kto jeszcze może wyprowadzić owieczkę? No, to jest osoba, o której Ewangelia mówi, która nie wchodzi przez bramę, ale wdziera się w jakiś inny sposób, przez mur, czy przez jakąś tam zagrodę, gdzieś jakąś dziurę. No niestety, owieczki, może na szczęście, owieczki takiej osoby nie słuchają, nie chcą iść za tą osobą. No i to dobrze, bo gdyby taka owieczka poszła za tą osobą, to niestety mogłaby się wydarzyć tragedia, dlatego że tą osobą jest złodziej i rozbójnik. Złodziej i rozbójnik. Zobaczmy, jaka jest różnica między dobrym pasterzem, a takim złodziejem rozbójnikiem. Główna różnica to ta, że dobry pasterz wchodzi przez bramę, a rozbójnik, złodziej inną drogą, nie przez bramę. Ale Jezus w tym momencie mówi bardzo konkretnie, że tą bramą jest On sam. Ja jestem bramą owiec. Ja jestem bramą. Co to znaczy? To znaczy, zobaczmy, że dobry pasterz, kto to będzie dobry pasterz? Dobry pasterz to będzie ten, który będzie wprowadzał nas, bo my jesteśmy owieczkami, przez Jezusa. A więc dobry pasterz to będzie osoba, która prowadzi nas do dobra, do Jezusa, czy szerzej mówiąc, do dobra. No i takich pasterzy mamy w naszym życiu, możemy mieć bardzo wielu, prawda? Właściwie każda osoba może być dobrym pasterzem dla nas. Właśnie nasi rodzice, którzy nas uczyli, jak dobrze żyć, prawda? Jak unikać zła, co jest dobre, co jest złe. Takim pasterzem dla mnie może być nauczyciel, który uczy mnie później jakiegoś zawodu, prawda? Wykształcenia, przekazuje wartości.
Takim dobrym pasterzem może być katecheta, ten to już na pewno jest w takim dosłownym tego znaczeniu, no bo mówi o Panu Jezusie. Ale to może być również kolega, ale kiedy będzie dobrym pasterzem, kiedy kolega, koleżanka będzie mnie kierowała do dobra, kiedy będzie zachęcała mnie do dobra, na przykład zachęci, może pójdziemy na jakiś dobry film zobaczyć coś, może pójdziemy na spacer, prawda, może no, pójdziemy do kościoła, pomodlimy się. Dobry pasterz, ten, który wprowadza przez Jezusa, przez bramę. Ale tymi pasterzami mogą być także twórcy filmów, twórcy gier komputerowych, twórcy muzyki. Zobaczmy, każdy film może być albo dobry, albo przybliżać nas do dobra, albo do zła, prawda? Tak samo gry komputerowe mogą być wartościowe, ale mogą być też złe. Tak samo muzyka, książka może być dobra i zła. No właśnie. A kto może być złym pasterzem? Te same osoby, o których powiedzieliśmy, mogą być również złymi pasterzami. A więc może być to również kolega, który będzie zachęcał mnie do złego. Na przykład ostatnio widziałem, młodzież sobie przysyła filmiki, różne zdjęcia i gdzieś tam na Instagramie taki chłopak pokazał się ze swoimi kolegami, ale jednocześnie z papierosami, z alkoholem i oczywiście inni oglądają, gdzieś tam lubią, klikają, że lubią to zdjęcie, super, 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 ale lubią. Co oni lubią? No identyfikują się z jakimś złem, no takim obiektywnym złem, prawda? I to jest zły pasterz. Taka osoba jest złym pasterzem. No właśnie, tak samo weźmiemy sobie twórcę filmu. Przecież mamy bardzo wiele takich filmów, które nie są dobre, prawda? Które nas odciągają od dobra, od Jezusa Chrystusa. Chciałbym dać taki przykład, no bo my czasami też nie zastanawiamy się, co oglądamy, prawda? I tak mówimy, a dobra, jakieś śmieszne coś jest, to możemy sobie obejrzeć. Ale wcale tak do końca nie jest. Kiedy oglądałem sobie na Netflixie, sprawdzałem, jakie są najpopularniejsze w danym momencie, w danym dniu w Polsce oglądane filmy, no to się zdziwiłem, że w pierwszej dziesiątce był taki serial, właściwie taki TV show nowy, Too Hot to Handle, i oni piszą, zobaczmy, w pierwszej dziesiątce, to znaczy, że bardzo dużo osób ogląda ten TV show w tym danym momencie. To jest taka statystyka, w pierwszej dziesiątce. A w opisie tego możemy przeczytać następujące słowa. W rajskim otoczeniu atrakcyjni single spotykają się i łączą się w pary. Jednak jest pewien haczyk. Jeżeli chcą wygrać 100 tysięcy dolarów, muszą zrezygnować z seksu. No, ciekawy opis, już widać, że coś jest nie tak, prawda? Gatunki, jaki gatunek podaje Netflix tego filmu? Reality TV o ślubach i romansach z elementem rywalizacji, ale uwaga, kategorie osobisty, romantyczny, gorszący. Netflix sam pokazuje, że ten film należy do filmów gorszących. A największa liczba osób w Polsce go w danym momencie i na świecie ogląda. Chociaż należy do filmów gorszących. Osoba, która robi, realizuje ten film, scenarzysta, autor, jest złym pasterzem. Co mówi Jezus o gorszeniu? Rzekł znów do swoich uczniów, niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych. Uważajcie na siebie. Dlaczego oglądamy te seriale? Wielu z nas, także z naszej parafii, wiele osób, które chodzą do kościoła, oglądają ten serial. Chociaż jest napisane, że jest gorszący. Zły pasterz. Zły pasterz. Albo Big Mouth, kreskówka dla widzów powyżej 16 lat. Również bardzo popularna. Ja akurat tutaj biorę, no też mamy Netflixa, więc akurat tutaj używam tych przykładów. Ale kreskówka dla widzów powyżej 16 roku życia. Wulgarny język, seks i nagość. Kategoria dziwaczny, uwaga, kategoria jaką podają, dziwaczny i sprośny, dziwaczny i sprośny. I sięgamy po to, pomimo tego, że jest napisane, że należy do kategorii sprośny. Według encyklopedii PWN sprośny to nieprzyzwoity, rozpustny. Co mówi Pismo Święte? Co mówi święty Paweł, Jezus Chrystus? W pierwszym liście do Koryntian, co mówi o rozpuście? Bardzo jasne słowa. Nie łudźcie się ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy.
cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, pijący, oszczercy i tak dalej, nie odziedziczą Królestwa Bożego. A młodzież ogląda, my oglądamy te filmy, te kreskówki, bo one są śmieszne, prawda? Ale już w samym tytule, w samym opisie jest napisane gorszący, sprośny. Mamy wiele takich elementów. Mógłbym wymieniać na przykład serial, w którym jawnie pokazują, bardzo popularny również, elementy satanistyczne, czyli pentagram, inicjacje demoniczne. Uwielbiają dzieci. Rodzice nie patrzą, nie zwracają uwagi, co oglądają ich dzieci. Ośmieszanie kościoła katolickiego, czyli to, co robi demon, szatan, odwraca wszystko do góry nogami. Zły pasterz. Co czytamy? Czytamy, może autor horoskopu to jest zły pasterz. Ktoś, kto ułożył horoskop, lubimy też czasami poczytać. Zły pasterz. Nie wprowadza nas przez drzwi, którymi jest Jezus. Pytanie dzisiaj, czy chcę chodzić za dobrymi pasterzami, czyli za tymi osobami, które dają mi jakoś dobro, które mnie przybliża do Jezusa. Czy chcę, na przykład w pierwszym czytaniu święty Piotr pisze, to się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, znosicie cierpienia, o przykład dobrego pasterza, bo daje jak żyć. To się Bogu podoba, jeżeli znosicie cierpienia. Na przykład dobry pasterz, przykład dobrego pasterza. Kiedy będziemy szli za dobrymi pasterzami, to w efekcie będziemy mieć radość w sercu. Będziemy jak ta owieczka wypasana na tych najlepszych, wspaniałych, zielonych pastwiskach. Ale czy potrafię nie iść za złym pasterzem? Co więcej, Pismo mówi, że owieczka, mądra owieczka, czy mądra może być owieczka, no powiedzmy, owieczka ucieka. Ucieka przed złym pasterzem. Czy ja potrafię uciekać przed tym, co jest złe? Nie tylko unikać, ale uciekać. No właśnie. W Dziejach Apostolskich dzisiaj święty Piotr mówi kolejną mowę kerygmatyczną po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, po zesłaniu Ducha Świętego. Nawraca się mnóstwo osób, ale on mówi konkretnie. Ratujcie się spośród tego przewrotnego właśnie pokolenia. Ratujcie się od tych fałszywych pasterzy, niedobrych pasterzy. Dlatego, że jeżeli będziesz szedł za tym, kto przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć, to twoje życie będzie zniszczone. Twoje życie będzie zniszczone. Dlaczego nie myślimy w takich kategoriach, oglądając, czytając, spotykając się z różnymi osobami, przyjmując te treści, które są stworzone przez złych pasterzy? No i drodzy, dzisiaj na zakończenie pamiętamy o modlitwach, o dobrych pasterzach, ale już nie właśnie o kolegach, koleżankach, ale o księżach po prostu. To też są pasterze, nie zawsze są dobrzy, ale chcemy, aby było jak najwięcej tych, którzy mają prowadzić swoje owieczki, które mają pokazywać Jezusa Chrystusa, które mają właśnie wyprowadzać te owieczki przez bramę, którą jest Jezus Chrystus. Módlmy się zatem o takich pasterzy, podążajmy tylko za dobrymi pasterzami, uciekajmy od tych złych, tak jak każda owieczka, taka normalna owieczka, mądra owieczka, byśmy powiedzieli. Amen.